Witajcie, w końcu trzeba było przywitać zimę. Tradycyjnie pokażemy miejsce, które można wykorzystać pod bytowanie w takich fajnych warunkach. Tu już mamy zwalone drzewo. Jak sobie to przygotować na szybko? Dociskamy i w tym momencie mamy oparty. Dokładamy sobie po bokach drewienki i co jest fajnego w warunkach zimowych? Śnieg możecie wykorzystać pod warunkiem, że macie jakby powiedzieć mocno hasającą zimę, możecie wykorzystać do obudowania waszego schronienia, więc będziecie mieli komfort termiczny. Tu zawsze należy sprawdzić nogą, czy nie ma jakichś tam odstających korzeni. Nie stwierdziliśmy i możemy się tutaj klepnąć. Lub jak macie folię NRC, to możecie sobie bardzo szybko ją rozciągnąć i już macie podstawowe zadaszenie i schronienie. Wrócimy do was przy kolejnym miejscu. Jak już iż człapiemy do kolejnego, to taka ciekawostka. Tu musicie uważać, bo ten rodzaj trawki wskazuje na to, iż to jest teren podmokły. Czyli pod zamarzniętą glebą może nas spotkać co? Bagienko. I możemy się zdziwić. Jakbyście mieli większą masę, to możecie zaraz gdzieś tutaj zniknąć. Dobra, wracamy za chwilkę. Tu niby mamy kolejny wiatrołom, który można byłoby fajnie wykorzystać. Aczkolwiek wszystkie ślady na ziemi, na niebie wskazują, że tędy normalnie płynie woda. Więc będzie spory problem, jak dojdzie do wilgoci lub bagienko pod nami się rozmrozi. Ale, że obok mamy takie o cudo techniki, przy którym nie musimy użyć praktycznie siły do przygotowania tego. To możemy sobie tutaj zacząć bytować. W krótkim czasie można sobie bardzo szybko przygotować to miejsce pod bytowanie. Zobaczymy, czy wrócimy jeszcze do tego filmu. To jest tak. Bobki. Tu jest duże miejsce świeżo wyklepane, to znaczy, że tu niedawno saren leżał i my pójdziemy jego tropem. I to, co mówiłem, w warunkach zimowych trzeba uważać pod nogi. Jak widać, tam gdzie wcześniej mówiłem, że byłoby fajne miejsce do leżenia, to 30 metrów dalej jest już fajnie, fajne bagienko zresztą, widać to po tych śladach. Więc jakbyście tu weszli, to moglibyście już stąd nie wyjść. Mogłoby być to problematyczne. Dobra, przejdziemy jeszcze do tamtego wiatrołomu i chyba pomału będziemy kończyli ten materiał. No i tutaj natura sama nam dała miejsce, w którym możemy sobie fajnie bytować. Więc jak widzicie, tutaj gdzie macie, jakby powiedzieć, smugę bez śniegu, można się położyć, folia NRC, tarp wystarczy lub jakieś 15 minut noszenia patyków, które są dookoła i zrobicie sobie całkiem dobry schronik. Tu jak będziecie sobie spali, to możecie w tym miejscu sobie trzymać rzeczy, ewentualnie zrobić miejsce do siedzenia. Na górze jak się boicie i dobrze przywiążecie tą gałąź tutaj, macie mniejsze gabaryty, to możecie sobie zrobić w miarę wygodne łóżko. No chyba, że jesteście z Legii Cudzoziemskiej, no to tutaj się opasacie jak lampart i możecie spać. Widziałem takiego gościa. Pozdrawiamy was serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego. Jakieś dzikie zwierzęta. Tu właśnie pamiętajcie o, że jak jest odrobina śniegu, jeszcze ziemia nie jest zamarznięta, można się ładnie wdupić. Wracamy do tych roślinek, o których mówiłem, które charakteryzują teren podmokły.
więc słychać tylko jak idzie, a tu macie już taki widoczny. Patrzcie, jak się człowiek zapada. Był charakterystyczny stryk. Jest. O, pozasysało buty. Więc w tym momencie nie zawsze jesteście w stanie po akweniku dojść do tego, że jesteście w trudnej sytuacji. Spróbuję wam podlinkować film, w którym pokazuję, jak chodziłem po zamarzniętych mokradłach. I szczerze zorientowałem się dopiero chyba po 5 minutach filmu, że chodzę po zamarzniętych mokradłach. Ale było fajnie. Tam kolega się przebija. Już przyjął taktykę sprawdzania po prostu terenu. I odbijamy stąd. Pozdrawiamy was serdecznie. Jeszcze tak przy okazji, bo tradycyjnie jak my kręcimy filmy, to nie może być tak, że film się skończy na tym, że mówimy koniec. Tu macie wodę, z której nie należy kompletnie próbować pić. Nie dość, że tu jest jakieś gówno, to najprawdopodobniej sarna, którą tropimy, się tutaj struła, bo co kilkanaście metrów ona się kładzie. Więc albo ona jest po prostu struta, ranna nie jest na pewno, bo nie ma śladów krwi, więc szkoda gadać. W takich warunkach najlepiej przetopić śnieg. No niestety, tu bym nawet nie polecił picia tego z rurką filtracyjną po przygotowaniu, bo tu może być skażenie biologiczne. No tam jakaś studzienka w tle wystaje, więc obstawiam, że ktoś tu po prostu wypierdala szambo. A że nie wieje, to my tego nie czujemy. I taka woda może zabić. To może być ostatni łyk dla was. Mam nadzieję, że to już koniec. Pozdrawiam was serdecznie.